No to się spytam, mam nadzieję, że pan nie wybiegnie ze studnia, czy tylko przeformułuję trochę to pytanie, bo jest to o tą słynną niebiańską Jerozolimę, że jest taka teoria, że teraz Ukraińcy uciekają z Ukrainy i tam korzenni przybędą i stworzą sobie jakiś swój... Korzenni już są, bo wiesz, sięgnąłem do internetu na temat najnowszych danych izraelskich, to podają, że na Ukrainie żyje około 200 tysięcy obywateli ukraińskich pochodzenia żydowskiego, z czego 30 tysięcy już wyemigrowało podczas tych działań wojennych. No, rząd jest taki, trochę przypomina rząd Mazowieckiego u nas, o którym dowcip powiadał, że sami Żydzi, jeden Syryjczyk. Więc myślę, że taka możliwość istnieje, że niektórzy żydowscy finansiści czy przedsiębiorcy, których tam już dziś nie brakuje na Ukrainie, przecież Kołomoiski, główny sponsor prezydenta Załęskiego, którego wypromował na polityka, to jest pochodzenia żydowskiego, on jest szefem żydowskiej diaspory tam na Ukrainie. Więc myślę, że taka możliwość istnieje. Nie wykluczam, że gdyby Ukraina w tym kadłubkowej formie jako państwo neutralne się ustaliła, no to Unia Europejska by wtedy oczywiście pomagała i finansowo stanąć na nogi, no a żydowscy przedsiębiorcy czy politycy by tam kombinowali, żeby założyć taki, no nie powiem, no taką swoją, zbudować tam silne lobby polityczne, które by tą Ukrainą rządziło na podobieństwo lobby żydowskiego, które współrządzi Ameryką. Nie wykluczam tego, bo to jest bardzo prawdopodobne, zważywszy właśnie, że wielu tych oligarchów ukraińskich ma tego rodzaju korzenie. No więc można pytać, jakie oni interesy tak naprawdę reprezentują, czyje. To jest bardzo racjonalne pytanie.